szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Historia z dzisiejszej prasy. W roku 2022, czyli za niecały miesiąc, auta będą rekordowo drogie i bardzo trudno dostępne, tak tutaj piszą. Eksperci mówią, że czasy szeroko dostępnych tanich samochodów się skończyły. Być może, że bezpowrotnie. No ale jak to sobie wyobrażasz? Drogą benzynę do taniego auta wlewać? No to jakoś bez sensu, nie? Troszeczkę tak. Teraz każde auto jest drogie. Wjeżdżasz na stację, nie wiem, dajmy na to Skodą, czy taką Hondówką. Jak 50-letnią, na przykład 28-letnią, no. No nawet 15-letnią jak tak. Moją, tak? Lejesz do pełna, no i wyjeżdżasz jakby Ferrari. Fajnie. Nie, no, elegante. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Teraz historia będąca de facto samym życiem, prawda, które zawsze tam gdzieś kipi obok nas. Pijana 68-letnia kobieta jechała zygzakiem ze Oświęcimia do Kent, pozdrawiamy serdecznie, wydmuchała zatrzymana 1,5 promila i tłumaczyła policjantom, że tuż przed wyjazdem próbowała własnych nalewek. Nie sądziłam, że są aż tak mocne. Mówi, no zabrali pani prawko. Skąd ja to znam? Tylko mnie prawka nie zabrali, nie jechałem, ale też były mocne. Ale wyobraźmy sobie, przepraszam, że ta kobieta to Polska. Albo może Nie, może poszukajmy tutaj plusów. No jedziesz ty. Bo brak prawka, prawda, oznacza, że przy dzisiejszych cenach paliwa, no to dziewczyna zaoszczędzi miliony monet. No i se może próbować dalej. Na lewek. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Fakt dzisiaj. Na okładce narzeka, że podczas debaty na temat epidemii koronawirusa na sali sejmowej było tylko kilkunastu posłów. Na co dzień grzmi gazeta o epidemii, mają wiele do powiedzenia. Gdzie się podzieli? Tak pytają tutaj. Podzieli się tam, gdzie te prywatki, gdzie Elvis Sedaka, Speedy Gonzales i Diana. Poza tym zauważmy, że posłowie to, co mieli do powiedzenia o COVID-zie, dopowiedzieli, prawda? To co będą popróżnicy wysiadywać po sejmach? Tak. Poza tym się bali, że przez to gadanie o COVID-zie się zarażą. Tak, coś w tym jest, bo większość z tych, którzy się zarazili, to gadali. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Alarmująca sytuacja w Bieszczadach. Zima za pasem, a niedźwiedzie czy tam nie chcą spać. Nie chcą spać? Nie. Jakby powiedziała moja mama, do spania w tej chwili, jest już 3 grudnia, a wiosną nie będzie miał kto wstawać. Rzućmy w cholerę te wszystkie inflacje, kłótnie, emerytury, rzućmy to wszystko i jedźmy w Bieszczady, kochani. Taka moja rada, usypiać te niedźwiadki. Ja nawet napisałem stosowną kołysankę dla misiu. Dawaj. Nie wiem, czy wy chcecie ze mną, czy ja mam sam. No dawaj. Tutaj, nie. To jest twój popisowy numer, dawaj. Ach, śpi, misiaku. Ty chłopaków futrze nasz słodziaku. Każdy misiek nawet zły śpi i miodek mu się śni. Prześpi, misiu, zimne dni. A mi się dwa. Także wstawać, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. RMFM. Cytuję, nie używajmy słów panie i panowie, Boże Narodzenie, unikajmy imienia Maria i Jan, doradza unijna komisarz Helena Dalli w przewodniku Komisji Europejskiej, którego stosowanie pomoże nikogo nie urazić. Aha, nie używajmy Boże Narodzenie i Maria, tak? Tak. Nie, to ja czekam na przewodnik Komisji Europejskiej, w którym doradzą, by unikać imienia Miriam i słowa Hanuka. Oraz żeby nie używać imienia Ibrahim i unikać słowa Ramadan. Co się wtedy będzie działo, najbardziej zobaczyć bym chciał. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Ciekawa historia. TVP przygotowuje koncert murem za polskim mundurem. Ma on być podziękowaniem dla funkcjonariuszy za bronienie polsko-białoruskiej granicy. Wydarzenie odbędzie się w bazie wojskowej pod Warszawą. Kurczę, no to, a mogliby to zrobić po kosztach na granicy. Tam już jest pełna technika, proszę cię. Światła, lasery, stroboskopy. A ja wiem, kto wystąpi. No kto? Marian Lichtman z Trubadurów, Rafał Brzozowski, Lubega, Los Ketchup, ale nie może też zabraknąć akcentu wojskowego. No. Zagra reprezentacyjna orkiestra wojskowa. Nie, Captain Jack i kapitan Jacek. Ja może mam tylko takie pytanie. Kto to jest Los Ketchup? Bo ja nie... Kurczę, Los Ketchup.
lub nie znasz, stary. Który? A serhe, deha, 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 besu, deha, besem, you know, mama, habi, and the bug, and the buddy, the big. No to znam. No nie, no to jest szansa, że koncert pomoże mundurowym. Trzymamy kciuki. Uchodźcy sami, słysząc to, zawiną się z granicy. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.